Sorry, babe, tylko szybko na tego Mosleya. Słuchaj, mam 100 koła, nie? Mhm. I bym sobie kupił jakieś auto dla dziadka. Auto dla dziadka. No, jakby dało radę auto dla dziadka. No 100 koła takie. Patrzę. Wiesz co, taki muscle car albo pick-up. Mhm. Klasyku, jakby dało radę. Dobra, już patrzę. Jezu, jak ty ładnie pachniesz, jak Wunderbaum, taka choinka zapachowa. Widać, że robisz w autach. Co wy IQ sprawdzacie, jak wy macie 7? Holki? Kurwa? Dziurę mam zatkaną, bo kokę waliłem. Bo mnie stać, ja żadnych tanich używek nie biorę, jakby co. Chcesz? No, nie, dziękuję. A lubisz sprzedawać auta? No zawsze to coś innego niż normalna praca. A nie chciałabyś się uwrócić czasami od oleju u mnie na warsztacie? Nie, aż tak to nie. No ale dycha na godzinę. Mhm. Dobra, już sobie popatrzę tutaj w tym roku. Auto dziadka, za... tak? No dla dziadka najlepiej. Albo dziadka, pick-up taki klasyczny, żeby był. Dobra. I do 100 koła, bo aż tak go nie kocham. Okej. Mam idealne. Jakie? Będzie to Bapit Bobcat XL i 35 tysięcy kosztuje. Możesz mi fotkę tego auta pokazać jakąś? Mogę przyjechać do nim za chwilę. O, super by było. Dobra, musimy jakoś ogarnąć. Zapraszam. Już idę! Już pędzę! A gdzie ona to ma? Już zaraz oddzwonię, już załatwiam wszystko, wiesz? No. Obiecuję ci, że zaraz ogarnę. Dobra, no. No siema. Coś takiego. O kurde, dziadek się zesra w pieluchę, jak to zobaczy. Jaki to ma silnik? Zaraz to proszę. Ale fura! Tu proszę. O kurde, to jest V6, jasna cholera, gdzie podpisać? No tutaj za chwileczkę zapraszam. Ale ty jesteś dobra dziewucha, znasz się na autach dla dziadka. Jestem pod ladą, jak coś. O jest, jakaś pani może być. Chyba, ale nie tak dosłownie. Aha, że obok, a jak głupi się położyłem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy u państwa można kupić pojazdy? Oczywiście, że tak. Już na nas mówią u państwa. O, cześć. Co tam? Ja autko kupuję dla dziadka, wiesz? Jakie? Pick-upa Bobcata. U. I tak pani mi doradziła. Ile gęgasz? Ile za niego? 35. Dokładnie, więc tak będzie 35. Kupa siana. A zniżka za Instagram, bo wrzuciłem? Przyjechałeś tego? Autem starego? Nie, wiesz co, byłem autem kumpla, który zostawił mnie na prawie. A bo tam stoi RS3 starego, czekaj, pójdę zobaczyć. To nie, to stary ukradł mój. Możliwe. To tak. Tak czy siaki na takie auto z niżek aż tak nie ma, bo jest to auto poniżej tam pewnej kwoty, od której są i tak dostępne zniżki. No to kawa, ciastko czy śniadanie do łóżka, no bo coś chciałabym, no bo już udostępniłem także. Dobra, dycha, to stary jednak, to stary, git. Okej. Okay. Żeby mu ukradli. Fuf, się bałem. No ja też. To co wybierasz, kawa, ciastko czy śniadanie do łóżka? Ja bym chciał śniadanie do łóżka. Nie, nasz, tak to nie. No co, no i kawę, ciastko i śniadanie do łóżka, no trzy w jednym. Ważne, żebyś wypiła kawę, potem i tak z łóżka cię będą wyciągali, bo ci dosypię. O ciastku zapomnisz, więc kosztów nie będzie. Nie no, żartuję, pękna.
Dobrze. Jesteś palce lizać, auto umiesz wybrać, to nie. W życiu bym ci krzywdy nie zrobił. Chyba, żebyś o tym nie wiedziała. O, ciekawe. No, byłabyś na nieświadomce. Nie, słuchaj, ty mi dasz 10% zniżki, nie? A ja ci olej wymienię i podwozie sprawdzę, zakonserwuję. O, wypiaskuję ci. Nie, wyszpachnuję. Nie? No to chodziło, to kiedyś nazwałem, żeby nie podpadło. No chyba, że masz Golfa albo Opla, to pierdolę, bo tam rdzy tyle, że to się nie opłaca nawet sikać. Chyba za nie mówiła z wrażenia. Nie. Bada. Tak powiedziałem, mokra. Że sprawdzała, czy jest mokra. A te włosy to wyprane w perwolu? Nie. W szampanie. A, w szampanie. Kurde, powodzi wam się tutaj. Kurwa, bogactwo. No, na tym pelikanie to tu mają siana, proszę pana. No. Daj ta spokój. Dycha, jakie proszę pana, kurwa. No ja tam mówię proszę pana, bo ja nie pamiętam, czy wódę pili. Byli... Panie Dycha, 35 tysięcy auto będzie. Kurde, ale ty jesteś nieugięta, podoba mi się to normalnie. To na mi płacę. Ojciec kazał, mówi do ciebie wuja, a ty do mnie na pan? Kurwa, no. Mać. A tam on pierdoli, tam jaki wuja. Nie wiem. Wuja to już nie używa chuja tam. Nie opłaca się w ogóle być wuja dzisiaj. Dobrze. Jestem młody gangsta jestem. O kurwa. Ale staremu nie mógł, bo mi znowu spał jemnie. Dobrze, nie chcę mówić powiem. Ciebie bym nigdy spał nie uderzył. Widzisz? Nawet kwiatkiem. Chyba, że jest otwarty. Ale to byś musiał mnie wkurwić. Ale na razie mnie nie denerwujesz tak, że masz same plusy. A te okulary to zerówki jak u mnie, czy gówno widzisz? Tak, zerówki. Zerówki. Nie, bo już się bałem, że będę musiał Cin. Do okna. Dycha. No, siema, co tam? No, jak to, co tam? Mnie straszy szeryf, że mi to odholuje na tydzień. Nic nie odholuje, zaraz załatwię, tylko tutaj, wiesz, z moją niudą się dogadam, bo już prawie na tydzień. Przysięgam, nie dawne. No. Wiesz, to mu daj i chodź ci dam. To mu daj i on to odda ci od razu. Ale co? No auto ci odda, chodź ci dam, bo mam coś, czego on nie ma. Słuchaj, no. Weź to i to budaj. No jakie pana interesuje? No rozumiem. Okej. I powiedz mu, że jak mu cukier spadnie, to nie chce to wpierdoli. Ty, ale to auto stoi tutaj. Ale on tam jest? No nie, chyba. Nie wiem. Uważaj, że się kurwa w bagażniku nie schował, skurwesny ninja. Myślisz, że się schował? Kurwa, z nim to nie wiadomo. Kiedyś za szafą się schował i 3 dni tam siedział, aż ci głodny nie zrobił i słuchał, co odpierdalam. Ale jaja. To jest sheriff, gęty. Tak, agent. A on miał mnie chrzcić dzisiaj. No i będzie, jak coś to powiedz, że mi zapłacić 2200 za robotę. Że 2200 mam się zapłacić? Tak, jak ty, znaczy nie, no powiedz, że tyle zapłaciłeś. A, no dobra. Tylko kurczę, muszę odwieźć, bo przyjechałem moim motorem, a tam moje auto. I jak mi pomóc. No pomóż mi to zawieźć i ja się przywiozę. To czekaj, tylko wezmę auto odbiorę, mam nie? Mam dwie propozycje. Ale jak auto? A bo czekaj, bo... Czekaj. Jedna jest... No. Ej, młody picikela! No? To ty u mojej przyszłej nudy sobie weź autko wybierz, a ja zaraz przyjadę, dobra. Tylko zostawimy montor. Dobra, spoczko. Kurde, jak ona pachnie, jak ta choinka zielona. A to tam chciałeś wyrwać? Ja chciałem się w niej zakochać, ale no widzisz, ciężko. Dobra, to bierz ten motor. A ja nie umiem na motorze, nichuja nie umiem. To bierz Audi. Dobra. Jedź, Dycha, jedź. Już jedziemy. Zaznacz mi, jak możesz. Opierdol dostałem przez ciebie. Ci, stary, mnie prawie porwali. Ja nie wiedziałem, że nie mogę tak mówić. Picikela jest straszny. Tak, straszny. Ale to przez tą odznakę, to mu popierdoliło go ostatnio. Popierdoliło go. Wiesz co mi kazał robić, jak mnie złapał, jak porwałem auto? Komu porwałeś? Jemu? Nie, takiemu gościowi. Kazał no mi... i co z tym gościem? No to kazał mi lizać pas startowy. Pas startowy? No i helikopterem mnie tam zawiózł.
Ale ja. Ty gdzie się to jechało, bo zgubiłem się w tym mieście? Bo ja ze wsi. Jakiej wsi? Piździgorki, koło Paleto. A, nie byłem. No bo ta krótka wiocha, to może byłeś, nawet nie wiedziałeś, dwa domy są. Dawa. A czemu dzisiaj masz chrzest? No właśnie chyba nie mam, bo mój ojciec chrzestny wyjechał w delegację. A to on cię nienawidzi? Lubi mnie chyba. To czemu nie przyjął na chrzest? No w delegację musiał jechać, taką ważną, podobno. To cię okłamał, na kurwy pojechał, tak mają ci rodzice. Dziękuję bardzo. Ojcowie tak mają. Tak, dziękuję bardzo za pomoc. Nie ma za co. Cześć, sprawdzę, czy nie ma go w tym bagażniku, tak jak mówię. Sprawdź, bo może siedzieć. Chociaż już by strzelał pewnie. Cześć, bo zaczaśnięty jest chwila. Czekaj, ja zadzwonię do dziewczyny mojej. Halo? Wróciłem. Dobrze, to chwileczkę, bo tutaj pojechałam na drugi salon w celu zakupu auta, tutaj dla pana Sylwiego. Dobrze, dobrze, ja dla ciebie to poczekam. Dobrze, dobrze, no, to papa. Za chwileczkę tam będę, dobrze. Nie ma go, kurwa, anomanie, nie? Chyba nie, no. A już szpluwę wyciągnąłem, bym go uśpił. Nie no, ja bym nie zrobił, bo się boję, żeby wstał i mi najebał. Ty, bo to... Gniotłeś chyba, nie? Nie, to było! Czego, dzwoni ktoś do mnie. Słucham. Pod Pegasusem, zaraz, a gdzie wy jesteście? Dobra, to ja tam będę zaraz. No. Jadę po zioło, wiesz, dycha? I po zioło czy po ziomków? Po zioło do ziomków. A to ci by w samochodzie znalazłem, żeby Picikela tego nie widział. O. O. Więc ja nie wiem, co tam robisz z dziewczynami, ale wciągaj to z cipy, nie? A nie z blatu. Wezmę do serca radę. Dobrze, pamiętaj. Jebać w CCB, dobrze jest, dobrze jest. No w końcu. Dobrze jest. Nara. Nara. Halo, halo? Będziesz na warsztacie, to zadzwoń, bo musisz zderzak wyciągnąć. Klepnę, to może picik jedną, no ale no wiesz, no nie ma problemu, to no. W ramach wypożyczenia. Tak, w ramach. W ramach tak po amerykańsku ci powiem rental car. Rental car, dobra, ta. Dobra, no to pisz. Siema. Nara. Słuchaj, ty się znasz na prawie, nie? No raz na prawo, raz na lewo, to wy madzarzy. To słuchaj, wytłumacz mi taką sytuację zależność, nie? Że kupujesz auto, no. Nie? I robisz z niego tuning, nie? No. I po tym tuningu mówię, kurwa, sprzedam, nie? No. I nie mogę czasami sprzedać, bo mam w umowie, że jakieś 2 tygodnie, głupie. No tak. Bo oni sobie tak bzdurali na umowach. A jakbym tą umowę na przykład odciął ten kawałek o tym 2 tygodnie, bo to na no końcu... No to wtedy możesz już. A, to wszystko, co chciałem wiedzieć. No pamiętaj, prawo musi działać tak, że musi działać dla obywatela, a nie obywatel dla prawa. No i wszystko. Na przykład jakby przez przypadek na końcu tej umowy jest, że jest zakaz sprzedaży auta, bo na przykład musisz 2 tygodnie czekać. No. To możesz delikatnie na przykład się przewrócić, a tam byłyby nożyczki i odciąć na przykład ten koniec. I potem bym nie wiedział, że takie coś było. Nie wiedziałbyś, bo skąd? No bo jak? No przecież bym nie przeczytał, nie. Jakby nie było. Ale ty nie miałeś. Ale przecież nie w ogóle pamiętam. Umowę podpisywałem? A czym? A auto mam? Jakie? No to co sprzedaliśmy. Słuchaj, no a takie pytanie mam do ciebie. No. I bo nie mam pieniędzy. Nie, nie, auto będę dla ciebie robił. Czy chcesz kupić, czy dla kogoś innego mam robić? Bo specjalnie. A jakie tak... auto będziesz robił? Zajebiste. A? 200 tysięcy to... będzie kosztowało, 208 po tuningu. No ale za 100 tysięcy jej kupiłeś, bo powiedziałeś, że więcej nie masz. Ale kto ci takich rzeczy naopowiadał? Zostałem pod filarem i zasłuchałem, co do niej pierdolisz. No, ale... to nie była żadna dupa, tylko brokerka. A kupiłeś znowu jakieś gówno z pick-upa. Ale... No. No. Dobra, no, weź. No, no. Kurwa, szerzy wie wszystko. Jak chcesz narobić, to wiesz. Dobra, chcesz z golej jakiegoś balansa albo kogoś innego, nie? No balansy to nie umiem liczyć, więc...
chce ich zgonić. Do jednego już im popchnąłem za 106 koła, a ten, no wiem. W serii. Ale hopy, normalnie zamontowałem tam im zamiast alusów, nie, żeby taniej było, to 4 bębny od pralki i nasiągnąłem na to gumę Warbit. Bo to Mason Spacon. No, ale ci powiem, że ta laska, co z nim jeździ w tych dresach Atidonsa, nie, to ci powiem, wsiadła na auto i od razu wsiadła na Spacona, więc chyba oni chyba coś czują do siebie, jakąś miętę przez rumianek. Mi się wydaje, że ich zbliżyłem do siebie tym autem. No, a ja to jest rzeka u nich, wiesz, ale oni to są, a miesz o to. Ty, a przecież wiesz, jak pachnie brunkerka? Lilią. Nie, jak ta choinka zapachowa Wunderbawny. Wunderbawn i na pewno koloru białego. Nie, akurat to jest kokosowy. Leśna taka, wiesz, ale to chyba przez to, że się spociła trochę, jak ze mną gada. Aha. A właśnie, no okay. ile czasu jest za ocieranie się w miejscu publicznym? Nic. No tu będę się ocierał. Da się ocierać. Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Proszę. Pozdrawiam. Dobra. O! Tak są. Dzień dobry, panie szefie z ochrony. Z tej strony był pracownik Dydycha. I chciałem się spotkać w sprawie zakupu lanwety. Zakupu lanwety, no posłyszałem, że lanweta jest do sprzedania. Że ja mam taką? No, że pan ma taką lanwetę do wożenia się lanwetą i innymi autami można się tam wozić też. Nie do końca rozumiem. No takie auto lanweta, że na tę lanwetę wjeżdża pan innym autem i pan jedzie. Ja nie sprzedaję żadnej lanwety. A dlaczego mi powiedzieli, że pan sprzedaje? Tak powiedział. No, ten gościu to mi numer dał. Numer, pan powie. I taki pantrol miał napisane. Siwe włosy? I tak, taki stary. A jak kichnął, to mu dwa zęby wypadły. Nosem. I cała szczęka powinna wypaść. Czyli fałszywy numer. Fałszywy alarm. Kurczę. No jak nic. Jak będę wiedział, że ktoś sprzedaje lawetę, to dam znać. Dobrze, to ja czekam za telefonem wtedy. Miłego dnia życzę. Do zobaczenia. Długo czekasz? Na chwileczkę. Za najlepszym trzeba poczekać. No ja za tobą czekałem. No wiem. Kurczę, jesteś trochę słodka jak czereśnie po oprysku. Normalnie nie mógł się na cię napatrzeć. Miło mi. Dziękuję bardzo za dyszkę. Gdzie podpisać? Najpierw potrzebuję pieniążki i dowód. Na tym jednym dolarze masz mój numer. Okej. Okay. Dzwoń o każdej porze dnia i nocy. Nawet jakbyś chciała koks. Okej. Okay. Potrzebuję tak czy siak jeszcze dowodu. Trzymaj. Dobrze. Możesz tu nawet zdjęcie zrobić. Okej. Okay. A co lubisz robić najbardziej? W sumie to raczej spędzać czas ze znajomymi. A ze mną na przykład nie chciałabyś sobie czasu pospędzać? Możemy na gokarty iść, albo na strzelnicę. Albo na spacer z psem, znaczy z szeryfem, z picikelą. Umiem śpiewać. Ciekawe. Mogę ci zaśpiewać. Dobra, idę po autka. A, myślę, że się zgodziłaś. Mówię, kurwa, już chciałeś śpiewać. No nie poruchasz sobie w racie, kiedy gówno świerdzą gacie. Nieudany balet, nie pojebałem wcale. Czerwone majtki całe w kale. Po nocach mi się śnią straszny słon. No nie poruchasz. Nieważne, co zrobił, kurwa, nie ma opcji. Przyszedł z taką lagą, kurwa, ona mogła rok nie ruchać, to i tak, że nie poruchał. No! Wolny jesteś? I dobijam targu. Motor mi się zepsuł. O kurwa, no to przyjedź. Jak przyjedź, jak mi się rozkraczył? Wyślij GPS, zaraz ci łańcuch założy, pewnie spadł. No, never.
Słuchaj. Dobra. I teraz zapraszam jeszcze tutaj do podpisania umowy. Tylko sobie autko proszę zamknąć, żeby tutaj nikt nie przypadkiem bezczelnie nie podebrał. I to ja bym mu dał, bo jestem twardzi. Zaraz bym go, kurde, spacyfikował na ziemię. Słuchaj, a ja ci się w ogóle nie podobam? Ci się? Czy za stary jestem? No, tego nie powiedziałam. No bo cały czas do ciebie podrywam, tak, nie? Zarywam. A ty taka jesteś, nie wiem, jakaś taka niedostępna, nie? No, ogólnie tak wybrałam, żeby nie układać sobie życia z tylko połówką, że tak to nazwę teraz. Aha, że ty jesteś po strasznym zerwaniu i teraz oglądasz tylko ukrytą prawdę, wpierdalasz chipsy w domu, tak? To jest to? Nie, tak nie. Ale postanowiłam tak, że raczej nie będę. A masz jakąś datę, na przykład, którą byś chciała postanowić, kiedy już taka nie chcesz być i wtedy bym przyjechał? Ja? To się okaże, zobaczymy. Kurczę, coś czujesz, że dostałem takiego delikatnego konsza. Tu podpisuję. Aha, z imieniem zyska. Mogę dy napis zmienić? Raczej proszę się podpisać tak ładnie. Dobrze, a to ja się podpiszę dużymi. Po prostu pod D zrobię taką kreskę na dole i będzie jak P. Pet. Ból. Okej. Okay. A jak ty masz na imię? Julia jestem. Julia, tak? Tak. Julia Ból. No pasuje. Kurczę, no nic. Próbowałem. No trudno. A słuchaj, a może ty szukasz gamera? Nie, aktualnie to w ogóle nikogo nie szukam. Bo ja gram jak coś to w Fifola, byśmy mogli zagrać razem i bym ci dał bramkę strzelić. Akurat Fifa mnie nie interesuje. Kurczę, no to ja już nie wiem jak do ciebie podejść. No trudno, no. No tak wybrałam. No nie, no rozumiem, no czasami się dostaje kosza, a czasami... kosza i wpysk. Nie no, aż tak to nie. Tylko po prostu no... No tak, dowód, jak nie mówię, no, tak wybrałam i tak musi być. No nic, to nie będę ci czasu zajmował. Zadzieram kiece i lecę, nie? Dobrze, trzymaj się. Dobrze. Jakbyś kiedyś potrzebowała seksfrienda, to wiesz. Dobrze. Numer mam. Numer masz, dzwonisz, a mi stoi. No, do widzenia. Do widzenia.